Myśl technologicznie. Lekko atleci i piłkarze ręczni. W trakcie tej uroczystości poznamy też chorążego polskiej reprezentacji, który na Stadionie Olimpijskim w Rio w trakcie uroczystości otwarcia poniesie flagę naszego kraju. Więcej o przygotowaniach do igrzysk w programie Jeszcze Więcej Sportu po 19.20. Moim Państwa gościem będzie Adam Krzysiński, sekretarz PKOL-u. Już teraz serdecznie zapraszam. Z Filipem Starzyńskim w składzie o 19.00 piłkarze Zagłębia Lubin rozpoczną walkę z duńskim Sonderiske w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europejskiej. Duńczycy w poprzedniej rundzie po dramatycznym dwumeczu wyeliminowali Thomas Scott Set z Norwegii. Jest to ich największy sukces na arenie międzynarodowej. Wyeliminowanie wyżej notowanego Partizana Belgrad sprawiło, że teraz Zagłębie może być postrzegane jako faworyt. Dodatkowo w kadrze Lubinian jest już Starzyński, który we wcześniejszych rundach nie mógł grać, bo oficjalnie był jeszcze zawodnikiem belgijskiego Lokeren. Zaznaczmy, że będzie to już siódmy mecz Zagłębia w ciągu niespełna miesiąca. Sztab szkoleniowy, jak i sami zawodnicy przekonywali, że nie stanowi to problemu. Agnieszka Radwańska zagra dziś w trzeciej rundzie turnieju WTA w Montrealu. Polka zmierzy się w niej z Rosjanką Anastazją Pawliuczenkową. Kamil Gapiński. Radwańska lubi występować w Montrealu. To właśnie w tym mieście wygrała jeden z 18 turniejów w karierze przed 2 laty. Teraz Aga chciałaby powtórzyć ten sukces. Wczoraj Polka bez większych problemów wyeliminowała Monikę Niculescu, a dziś poprzeczka będzie zawieszona wyżej, bo Pawliuczenkowa to 19. Rakieta świata. Radwańska walczyła z nią 6 razy, w 4 z tych meczów okazała się lepsza. Kamil Gapiński, TOK FM. Mecz radwański powinien się rozpocząć około 20.30. W Montrealu gra jeszcze jedna Polka, Alicja Rosolska i Japonka Nao Hibino awansowały do drugiej rundy gry podwójnej. Pokonały Łotyszkę Jelenę Ostapienko i Ukrainkę Elinę Svitolinę w 3 setach. Mężczyźni rywalizują w Toronto i tam też mamy polskie akcenty. Marcin Matkowski i białoruski tenisista Max Mirny pokonali Łukasza Kubota i Austriaka Aleksandra Peje w 2 setach i awansowali do drugiej rundy. Kolejne informacje w TOK FM już o 18.40. Zapraszam. Nie na urządzenie. Pogoda. W nocy może zagrzmieć i popadać, zwłaszcza w centralnych i wschodnich regionach. Piątek będzie pochmurny, słońca niewiele. Znowu możliwe burze i przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 21 stopni na wybrzeżu do 28 na Podkarpaciu. Pełne wydanie informacji dostępne jest w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Postfaktum. Audycja Postfaktum, Agata Kowalska przy mikrofonie. Od razu przypomnę adres postfaktum@tok.fm, bo widzę, że już spływają pierwsze maile. 22 44 44 044 to jest nasz numer telefonu. Dyżuruje przy nim wydawca audycji Mieto Strzelecki. No i właśnie, tutaj w studiu goście Konstanty Gebert z Gazety Wyborczej, pan Witold Klaus ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. I tutaj panowie, rzeczywiście dostaliśmy już kilka głosów, można powiedzieć trochę recenzji naszej rozmowy. Dlaczego pan się nie odzywasz? Dlaczego ty się nie odzywasz? Albo ty masz jakiś problem, albo ty jesteś już tak piźnięty, że do ciebie nic nie dociera. Ja rozumiem, że ty jesteś niepełnosprawny, ale po prostu możesz się odezwać. No przecież, jeżeli coś piszesz, bo ja nie rozumiem, coś ty napisał. Przez Markowskiego telefon mi się zawiesza. Oddał LG. Ile ja mam problemów? Zobacz. Ile ja mam problemów? Sama, jeżeli będziemy myśleć ideą asymilacji, to możemy sobie za to powiedzieć, to
Jezus. Gdzie jest ten telefon? Nie służy. Wierzę, że represje nie są wymierzone w bezpośrednictwa. Nie służy. Ale nikt nie ma czasu, żeby mieć stosujące się. Się nie odzywa, on jest po prostu niepełnosprawny i wiesz, i tutaj dopiero trzeba mieć cierpliwość. On jest niepełnosprawny. No ale to ja nie mówię z jakąś żałością czy zazdrością. Jest niepełnosprawny i już nic nie zrobisz. I się umawiała, kurwa mać, tylko w dupę dać. Matka powinna to zrobić już była dawno. Nie. Teraz to wiesz. Nikt jemu w dupę nie dał. Co tu pisać? Co tu pisać? No. Człowiekiem z prawicy, który był zafascynowany Breivikiem. Jak ona mówi? Jak ona mówi? Czego ona mówi? To jest włoski. Tu nie gada, nie gada, a nagle... Tutaj chyba nie ma bezpośredniego przełożenia. Nie, przełożenia bezpośredniego żadnego nie ma. Natomiast istnieje związek z całą pewnością w grupie ludzi straumatyzowanych jest większa szansa, że ktoś sięgnie po przemoc, niż w grupie ludzi zadowolonych. No to tym bardziej nie wpuszczajmy tych straumatyzowanych ludzi, bo będą zachowywali się... To jest logiczne, tyle tylko, że wtedy musimy być świadomi, co robimy. Odmowa udzielenia pomocy jest międzykulturowo największym złamaniem solidarności międzyludzkiej. Więc jeżeli odmawiamy udzielenia pomocy, tym samym racjonalizujemy, uprawniamy nienawiść wobec nas i czyny tą nienawiścią zbudowane. Po drugie, jeżeli odmawiamy udzielenia pomocy z troski o własne bezpieczeństwo czy komfort, stajemy się podlejszymi ludźmi i jakość społeczeństwa, w którym żyjemy, się pogarsza. Pytanie, czy chcemy zapłacić taką cenę za komfort? No tak, ale jakby, jeśli spojrzeć na doniesienia medialne, to wygląda na to, że ten terroryzm islamski to jest teraz główny problem, z jakim musi sobie radzić Europa, jeśli chodzi o tego rodzaju ataki. Bo właśnie z tego typu dżihadystowskim postępowaniem najczęściej łączą się lub są łączeni, atakowani, choćby post factum Daesh wydaje komunikaty, że to oczywiście oni są za to odpowiedzialni. No i teraz znów pytanie, co zrobić z tego typu konceptem, który przedstawiają też słuchacze, że islam to jest kultura przemocy, islam to religia przemocy i zarazem krąg kulturowy przemocy. W związku z tym jeszcze na dodatek, jak mówi Witold Klaus, nie da się takich ludzi zasymilować, no to w takim razie dlaczego politycy czy społeczeństwo mogłoby popierać włączanie ich, wpuszczanie ich do naszego kraju? Ale może trochę inaczej to pytanie postawmy. To nie jest problem, z którym sobie Europa musi poradzić, tylko to jest problem pewnej grupy terrorystów, z którym sobie świat musi poradzić. Twoja mać, jak się z tobą umawiam, to nie odzywać się, no bo jak się z tobą umówić? Islamski, tak? Nie wiem, jeżeli patrzymy na Irak, na Indonezję, tam też się zdarzają nie tak rzadko ataki skrajnych organizacji islamskich, terrorystycznych. W związku z tym to jest dużo szerszy problem. Jeżeli będziemy patrzyli tylko z takiego eurocentrycznego punktu widzenia, to znowu to jest problem nierozwiązywalny. Musimy patrzeć na to bardziej globalnie. To jeszcze gorzej, to jeszcze większy mam strach, jeśli myślę o tym, że problem czy rzecz, której się boję, zależy od bardzo wielu podmiotów i zupełnie nie mam na to wpływu. To tym bardziej mówię, nie wpuszczajcie ludzi, których ja się boję. No tylko to problem jest taki, że trochę nie za bardzo możemy ich nie wpuszczać. Jak mówił pan Strategeber, jeżeli oni przypływają tą łódką, to w którym momencie możemy postawić taban na tej granicy. Czasami możemy postawić mur czy płotek, zrobić to Węgry, że mają granicę lądową, ale to z granicy morskiej, to nieco będziemy odpychali z ludziami. Polska nad Morzem leży, ale bałtyckim, więc nie ma tego problemu. I do tej pory rząd
Polski skutecznie na schronie przed terroryzmem. Skuteczna obrona przed terroryzmem polega na wznoszeniu bariery na naszych granicach, no to musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcemy postawienia na granicach barier, wyłączenia się ze swobodnego obiegu ludzi w Europie, chroniąc nasze bezpieczeństwo. Tak, z badań wynika, że Polacy tego chcą, bardzo duża część. Znakomicie, to w następnych wyborach powinna być jedna z kwestii, przy czym, żeby wyborcy mogli to racjonalnie decydować, trzeba zobaczyć, jaki jest za to rachunek. Bo to jest rachunek dwustronny. To nie tylko oznacza, że zmniejsza się szansa, że ktoś, kto jest terrorystą, przybędzie do Polski. To także oznacza, że zmniejsza się szansa, że ktoś, kto jest Polakiem, z Polski wyjedzie. Ponad 800 tysięcy Polaków pracujących na Wyspach Brytyjskich nie mogłoby swobodnie wędrować między swoim miejscem zamieszkania a domem, jeżeli zniesiemy ten mur. Pytanie brzmi, jaką cenę gotowi jesteśmy płacić. Mało tego, to nie jest tak, że to jest po prostu siła przyrody i ta terrorystyczna przemoc i za to nie można poradzić. W latach 70., 80. chrześcijańscy terroryści zabijali się nawzajem masowo w Irlandii Północnej i Wielkiej Brytanii. Udało się rozwiązać konflikt polityczny, który leżył u tego podłoża i katolicy i protestanci przestali się zabijać. Przypomina mi się taka historyjka, w 1947 roku amerykański sekretarz stanu Allen Foster Dulles dostał kolejny raport z Palestyny o kolejnym krwawym akcie terroru popełnionym przez Arabów na Żydach, czy też Żydów na Arabach. I tak zmartwiony westchnął, no, czy ci Żydzi i ci muzułmanie nie mogliby rozwiązać swoich problemów jak dobrzy chrześcijanie? Wiąże pod uwagę, że to rok 47 i dobrzy chrześcijanie przestali zaledwie dwa lata wcześniej rozwiązać swoje problemy w Europie. Chwała Bogu, że Żydzi i muzułmanie nie mogli rozwiązać swoich problemów jak dobrzy chrześcijanie. W każdej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z intensywnym, dramatycznym problemem społecznym, nie wystarczy powiedzieć, ja tego nie chcę. Tak jak mieszkańcy przygranicznych rejonów Niemiec mogli być, ja sobie nie życzę, żeby nam Polacy kradli samochody. To jest w pełni uprawniony pogląd. Dobra, tak, tyle tylko, że od tego, że ja sobie nie życzę, świat się nie zmienia. Tak. No dobrze, ale to jest tak, że właściwie obydwaj panowie sugerują, że osoby, które się boją, po pierwsze muszą zdać sobie sprawę z tego, że sprawy, których się boją, są bardzo skomplikowane, bardzo złożone, zależne od czynników politycznych, religijnych, społecznych i są poza ich kontrolą i jednocześnie mówią, no trochę weźcie się w garść, bo te problemy są dookoła nas i nie ma prostych rozwiązań. Ale, i tu wracam do tego, co mówią słuchacze i co to też wynika z badań, ludzi to nie interesuje. To znaczy te wszystkie panów wypowiedzi z całą ich słusznością i rozwagą nie mają wpływu na tych, którzy się boją. Bez przesady. Jak tłumaczono ludziom, że jak będą palili papierosy, to będą zapadali na raka, wielu palaczy mówiło, a mnie to nie interesuje. Po czym jednak poszli po rozum do głowy i przestali palić, tak? To nie jest tak, że nie mamy żadnego wpływu na sytuację społeczną i na nieszczęścia, które nas spotykają. A zadzwonił pan Mirosław, który powiedział, że Australijczycy jakoś sobie radzą, po prostu nie wpuszczają łodzi. No tak, no i proszę zobaczyć, jak Australia jest postrzegana na świecie za to, co robi. Jak? No nie najlepiej mówię. No nie jest pariasem. To pewnie zależy w jakich środowiskach. Na konferencji, którą ostatnio była, była ogromna debata, czy zorganizować kolejną konferencję właśnie w Australii, ponieważ się okazało, że wielu uczestników by to nie mogło wjechać. Okej, okay, to brak konferencji to jest jeden koszt, ale czy Australia ponosi większe koszty jako społeczeństwo? To mówił Konstanty Geber. Tak, ponosi, ponieważ jak? W Australii sami Australijczycy coraz częściej protestują przeciwko polityce imigracyjnej swojego rządu, mówiąc, że nie chcą swojego komfortu opłacać cudzym cierpieniem. A poza tym ostatnie orzecznictwo Sądu Najwyższego Australijskiego pokazuje, że na tych wyspach, na których są przetrzymywani imigranci, którzy łodziami do Australii przypływają, powinni podpadać pod prawa australijskie. To nie jest tak, jak rząd do tej pory twierdzi australijski, że oni są zupełnie wyłączeni z jakiejkolwiek kontroli organów ochrony państwa. I jeszcze jedna rzecz z tego wynika, co pan powiedział. Te łodzie wciąż przypływają. Mimo prowadzenia polityki absolutnego. Ludzie, którzy na tych łodziach płyną, nie wiedzą dokładnie, jaka jest polityka rządu Australii, bo się tym nie znają. To są osoby, które ich tam doprowadzają. Osoby, które przyjeżdżają ze Środkowej Afryki, które mają przepływ śródziemny, im się mówi, że
mają do pokonania rzekę, płynąc z Libii do Włoch. Więc to nie jest tak, że osoby, które napływają, mają pełną świadomość tego, jak wygląda polityka w Europie. Ludzie uciekają przed czymś, a nie do czegoś. Mnóstwo głosów słuchaczy. Będziemy wracać do tematu, to pewne. Z nami w studiu byli pan Konstanty Gebert z Gazety Wyborczej. Serdecznie dziękuję za spotkanie. Dziękuję. I pan Witold Klaus ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Również dziękuję za rozmowę. Czas na informacje. Po nich wracamy z postfaktum. Postfaktum. Reklama. Teraz w Kauflandzie. Płyn do płukania Kokolino 2 litry 8,88. Zaledwie 8,88. Oraz obniżamy cenę aż 500 artykułów. Wykorzystaj nasze 500 minus. Więcej na kaufland.pl. Jak się wymiksować z wielu kredytów? Trzeba je połączyć. O, ten za samochód, telewizor, kanapę. A co tam, dorzućmy jeszcze zadłużenie na karcie. Jesteśmy wymiksowani. Przenieś swoje kredyty do banku BPH. Połącz jeden nowy kredyt konsolidacyjny i wymiksuj się z wielu rat. Ciesz się lekko sprawnym oprocentowaniem. Zadzwoń 801-39-3939. Koszt połączenia według taryfy operatora. Bank BPH. Po prostu fair. Przyznanie i wysokość kredytu zależy od zdolności kredytowej klienta. Taryfa opłat i prowizji jest dostępna w oddziałach i placówkach partnerskich banku i na bph.pl. Oddaję krew bez obaw. Wiem, że do pobierania krwi stosowany jest sprzęt jednorazowego użytku. Oddaję krew i nie czuję bólu. Bo jedyne, co możesz poczuć, to małe ukłucie na początku. Oddaj ty, bo łączy nas krew, która ratuje życie. Robert Lewandowski. Więcej informacji na twojakrew.pl. Gdański Teatr Szekspirowski i Fundacja Teatrum Gdanense zapraszają na 20. Festiwal Szekspirowski od 29 lipca do 7 sierpnia. Na 7 scenach przez 10 dni wystąpi ponad 300 artystów. W programie spektakle dramatyczne, koncerty, teatr tańca, impro, performance, warsztaty, wystawy. Mecenat, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorząd Województwa Pomorskiego, Miasto Gdańsk. Informacje festiwalszekspirowski.pl. Młodzież z całego świata spotyka się z papieżem w Polsce. A ciebie to interesuje bardzo. W wirtualnej Polsce. Ach, uwielbiam koniec miesiąca. Jak portfelik mam taki chudziutki. Dziadów wyłączyć. Zdecydowanie. No a teraz będzie epicko. Na przykład chleb żytni bez... Same reklamy. I szerszeni, ponieważ ich boimy się chyba najbardziej. Jak żyć, pani Anno? Możemy być na nie uczuleni na ich jad. I dlatego, owszem, trzeba by było się bać, bo wiemy, jakie to przynosi skutki. Często jest potem wielki problem, bo musimy się udać do szpitala i przyjąć, że tak powiem, odpowiednie leki. Ale czy to w sumie trzeba się bać? Może też lepiej by było poznać te owady, boimy się przeważnie tego, czego nie znamy. Może jakbyśmy poznali zachowanie tych owadów, dlaczego one atakują i dlaczego się znajdują w danym miejscu, to łatwiej by było nam się do nich przynajmniej przyzwyczaić, tak? Pszczoła atakuje człowieka rzadko, tylko wtedy, kiedy my znajdujemy się w jej terytorium, kiedy ingerujemy w to, co ona robi, czy wybieramy na przykład miód. Na mrowiskach też nie powinniśmy raczej siadać. No, mrówki to są... Jak te limena z pana Tadeusza. No tak, właśnie. Czy powinniśmy się jej bać? Też chyba nie. No, czy te ukąszenia mrówek są aż takie bolesne? Dla mnie czasami nawet to jest takie przyjemne, bo takie działające dość pobudzająco na nerwy i wiem wtedy, że krążenie jest odpowiednie. Zamiast kawy rano na przykład. Może po prostu jak stoimy koło mrowiska, to tylko na chwilkę, tak? Żeby się im przyjrzeć, przejść kto kawałek dalej, gdzie jest ich trochę mniej i też można je podglądać. Zresztą kto by to chciał tutaj, żeby nam się ktoś na poogródku kręcił? Chyba takim najbardziej czarnym charakterem wśród owadów, którego się boimy najbardziej, jest szerszeń. Czy słusznie? No wiem, sama mam obawy przed tym owadem. Zresztą ja sama się przyznam, że nie lubię, jak coś brzyczy koło mojej głowy. A kiedyś panią ucięło? Nie, ja się go boję. Może też dlatego, że jest duży i głośno brzęczy. Ale to jest owad, który jest nawet, możemy powiedzieć, bardziej cierpliwy od osy czy pszczoły. Naprawdę trzeba by było go bardzo mocno zdenerwować, wejść prawie do jego domu i go zdenerwować, żeby on nas ukąsił. Czyli trudniej zezłościć szerszenia od osy. Tak.
Czyli zła jak osa pozostaje cały czas aktualna. Dokładnie, to jest dobre określenie. Czas na las. Na chwilę odpoczynku w zielonej scenerii zaprasza sponsor. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie. Reklama. Lidl Techniczny prezentuje. Już od teraz w Lidlu. Funkcjonalne urządzenia przydatne każdego dnia. Na przykład wkrętak z wydajnym akumulatorem litowo-jonowym. Wygodnym obrotowym uchwytem. Wbudowaną latarką LED. W zestawie z praktyczną walizką i kompletem bitów. Tylko za 75 zł. Tak, tylko 75 zł za wkrętak akumulatorowy. Lidl, co tydzień coś nowego. Hej Magda, gdzie tak pędzisz? Są wakacje, urlop, zwolnij. Nie mogę! Na Nowym Rakowie trwa wielka wakacyjna wyprzedaż budynku numer 5. Cena za metr kwadratowy od 6300 zł, a garaże już od 5000 zł. Brzmi ciekawie. Myślisz, że mają jeszcze mieszkania? Pewnie, że tak. Wpadnij na dzień otwarty już 30 lipca między 10 a 16 przy instalatorów 7B. Lub wsiadaj w dziewiątkę i przyjeżdżaj. To tylko 10 minut od centrum. Nowy Raków, inwestycja grupy Radius Projekt. Sprawdź również naszą wakacyjną ofertę dla inwestycji Apartamenty Bakalarska. Wielka obniżka wakacyjna w Stokrotce. Słodkie i pyszne winogrona białe już za 5,88 za kilogram. A doskonała na grilla kiełbasa śląska Morliny tylko 8,90 za kilogram. Tylko 8,90. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Reklama. Radio Kolor. Kolor. 103 FM. Momentalnie dziad puszcza piosenkę. Po co? Co zapowiedzieć? Coś powiedz, no coś powiedz. U nas w szkole, proszę Państwa, był taki chłopiec, nazywał się Rej, ale no nie pamiętam imienia. Mikołaj? Oj, chyba Mikołaj Rej. Jaki numer? I po prostu on miał nie zdać po prostu. No i ta Mirosława Wrześniowska mówi, ale powiedz coś. Powiedz coś. No i on nie mógł słowa wskrzesić, nic wypowiedzieć. Powiedz coś. A on nic nie mógł powiedzieć, proszę Państwa. I to było takie śmieszne, bo... No to trójkę postawiła kobieta, no bo przecież jak żeby dwóje postawić. Postawiła, proszę Państwa, trójkę. Rejowi, Rej. A tak na sędziów. Co właściwie, jakie to miałoby być rozwiązanie, ale jeszcze jedno mam pytanie. To jest kongres sędziami właśnie. No właśnie, jeśli chodzi o gości, czy zaproszeni zostali sędziowie Trybunału Konstytucyjnego? Myślę, że sędziowie zostaną zaproszeni, dlatego że proszę zwrócić uwagę, myśmy ogłosili o zwołaniu kongresu właściwie w tym tygodniu, a termin jest bardzo krótki. Mamy świadomość, że jest jeszcze okres urlopowy. Większość osób w tym właśnie sierpniu w sądownictwie bierze urlopy wypoczynkowe, a my już 3 września chcemy się spotkać. Więc jednym z punktów, który mamy omawiać, jest między innymi ocena sytuacji związanej z działaniami władzy ustawodawczej i wykonawczej wobec Trybunału Konstytucyjnego, w tym konsekwencje niepublikowania orzeczeń Trybunału. No tak, ale rozumiem, że wszyscy sędziowie są zaproszeni. To czy sędziowie Trybunału też będą uczestniczyć w kongresie? Oczywiście, o ile będą mieli... Tak. Formuła jest bardzo otwarta, bo my chcemy właśnie, żeby zgłosili się sędziowie aktywni. Nie ci, którzy po prostu nie chcą zabierać głosu i nie chcą brać w tym udziału, tylko ci rzeczywiście, którzy mają coś do powiedzenia i którzy te problemy dostrzegają. Więc formuła jest taka, że każdy z sędziów może się zgłosić na stronie internetowej akurat największego stowarzyszenia. Ja podam adres kongres.sędziów, czyli sędziów bez polskich znaków, maupajustycja.pl. Tam każdy sędzia ma wpisać imię i nazwisko sąd i może się zgłosić. Oczywiście będzie też grupa gości honorowych i na pewno wśród nich znajdą się także sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Nie wyobrażamy sobie, bo traktujemy tych sędziów tak samo. I co ciekawe... Ale właśnie, bo jeszcze zatrzymajmy się na tych sędziach Trybunału. Czy na przykład Państwa zdaniem takie zaproszenie należy skierować do tak zwanych sędziów dublerów, czyli tych powołanych przez Prawo i Sprawiedliwość na miejsce tych, którzy już zostali raz wybrani? Oczywiście ja nie mogę tutaj sam decydować w takiej kwestii. Myślę, że to będzie decydowało Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa. Ja osobiście na pewno będę za tym, żeby tych osób nie zapraszać. Dlaczego? Dlatego, że moim zdaniem zostali wybrani w sposób nieprawidłowy.
mówię, jest to moje zdanie jako prawnika. Uważam, że zostali wybrani na miejsce osób, które już te miejsca zajęły i nie są dzisiaj dopuszczani do orzekania i przez to toczy się cały ten spór konstytucyjny. Ja powiem, gdyby ktoś mnie zaproponował kandydowanie, na pewno jako prawnik z wieloletnim stażem nie zgodziłbym się na bycie pełnienie takiej roli. Dla mnie to są sędziego Pruszkowskiego, który jest orzekającym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Ja jestem legalistą. Sędzia Pszczółkowski jest wybrany w sposób prawidłowy. Większość parlamentarna miała takie prawo, żeby wybrać sędziego Pszczółkowskiego, bo wtedy było już zwolnione miejsce w Trybunale. Sędzia Pszczółkowski oczywiście budzą wątpliwości pewne jego zachowania. Ale to jest tak naprawdę problem dla samego Trybunału. Jeśli sam Trybunał uzna, że któryś z sędziów narusza zasady etyki, nadaje się jego zachowanie do postępowania dyscyplinarnego, to wtedy to uruchomi. Natomiast na dzisiaj sędzia Pszczółkowski jest pełnoprawnym sędzią Trybunału. Ja mogę z nim polemizować jako prawnik. Spierdalaj tam. Przy okazji musi powiedzieć, kim on jest. Koty wpychamy skarpetki, żeby było ergonomicznie. I jeżeli wiemy, że będziemy chodzić na przykład właśnie z tym plecakiem dużo, a pogoda nie wiadomo, jak to będzie, to dobrze jest spakować rzeczy w reklamówce. Żydzi lubią się dzielić. Co katolicy po Żydach mają w spadku? No to samo. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni postąpią. Beati sono coloro. Błogosławieni są ci, którzy potrafią przebaczać, którzy potrafią mieć współczujące serce, którzy potrafią dać innym to, co w nich ten babszczyl telefon wziął, no kurwa, zabiorę jej ten telefon. Denerwuje mnie baba, no kurwa świnia, no. Poszła i siedzi tam u tej zakonnicy i nic nie robi i nadaje. Co ona, po co ona poszła? Do tej Kryśki na bloty, bo kanapeczkę dostanie, głodna jest. Na żebry. Si veste di a festa. Świętuje. W tych dniach Polska chce być wiecznie młodym obliczem miłosierdzia. Na tej ziemi wraz z wami, a także łącząc się z wieloma młodymi, którzy nie mogą być dziś tutaj, ale towarzyszą nam za pośrednictwem różnych środków przekazu, wszyscy razem uczynimy z tego dnia prawdziwe święto jubileuszowe. In questo giubileo della misericordia. Jubileusz miłosierdzia. Nei miei anni vissuti da vescovo, w ciągu lat mojego biskupstwa ho imparato una cosa. Nauczyłem się jednego. Ma ne ho imparato tante, ma una voglio dirla adesso. Nauczyłem się wielu, ale jednego szczególnie. Nie ma nic piękniejszego niż podziwianie pragnień, zaangażowania, pasji i energii, z jaką wielu młodych ludzi przeżywa swoje życie. To jest piękne. E da dove viene questa bellezza? Przychodzi to piękno, kiedy Jezus dotyka serca młodego mężczyzny czy młodej dziewczyny, to są oni zdolni do naprawdę wielkich dzieł. To budujące słyszeć, jak dzielą się swoimi marzeniami, swoimi pytaniami oraz swoim pragnieniem, by przeciwstawiać się tym wszystkim, którzy mówią, że nic nie może się zmienić. I quietisti, nulla si può cambiare. No, i giovani hanno quella forza di opporsi a questi. Młodzi mają siłę przeciwstawiać się temu. Ma alcuni non sono sicuri di questo. Io vi domando. Niektórzy nie są pewni tego, co mówię. Si possono cambiare? Czy rzeczy mogą się zmienić? Młodzież odpowiada, tak. Ecco.
To dar z nieba, gdy możemy wiedzieć, jak wielu z was z waszymi pytaniami stara się zmieniać istniejący stan rzeczy. To wspaniałe. I raduje się moje serce, gdy widzę, jak bardzo jesteście żywiołowi. Kościół dziś na was patrzy. I chcę się od was uczyć, aby odnowić swoją ufność i miłosierdzie Ojca. E vuole imparare da voi per rinnovare la sua fiducia nella misericordia del Padre che ha il volto sempre giusto. Miłosierdzie Ojca, który ma zawsze młode oblicze i nie przestaje nas zapraszać, abyśmy należeli do Jego Królestwa. To Królestwo radości. To Królestwo szczęścia. To Królestwo siły, by zmieniać niektóre rzeczy. Czy rzeczy można zmieniać? Można. Zgoda, odpowiedział papież. Znając żarliwość, z jaką podejmujecie misję, śmiem powiedzieć, miłosierdzie ma zawsze młode oblicze. Serce miłosierne ma bowiem odwagę, by porzucić wygodę. Serce miłosierne potrafi wychodzić na spotkanie innych, potrafi objąć wszystkich. Serce miłosierne potrafi być schronieniem dla tych, którzy nigdy nie mieli domu lub go stracili. Potrafi stworzyć atmosferę domu i rodziny dla tych, którzy musieli emigrować. Jest zdolny do czułości i współczucia. Serce miłosierne potrafi dzielić swój chleb z głodnym. Serce miłosierne otwiera się, aby przyjmować uchodźców oraz imigrantów. Powiedzieć wraz z wami miłosierdzie to powiedzieć szansa, powiedzieć przyszłość, zaangażowanie, zaufanie, otwartość, gościnność, współczucie, marzenia. Jesteście zdolni marzyć. Papież pyta. Kiedy serce jest otwarte, c'è posto per carezzare. Przyjmuje miłosierdzie Boże. Quelli che soffrono. C'è posto per mettersi accanto a quelli che non hanno pace nel cuore o gli manca il necessario per vivere. O gli manca la cosa più bella, la fede. Gdy nie ma miłosierdzia, brakuje też wiary. Miłosierdzie. Diciamo insieme questa parola. Powtórzmy razem. Misericordia. Misericordia, miłosierdzie. Wszyscy. Un'altra volta. Jeszcze raz. Un'altra volta. Jeszcze raz. Misericordia, miłosierdzie. Voglio anche confessarvi un'altra cosa che ho imparato. Chcę też wam wyznać coś innego, czego nauczyłem się przez te lata. Non voglio offendere nessuno. Mi addolora. Napełnia mnie bólem, gdy spotykam ludzi młodych, gdy zdają się być przedwczesnymi emerytami.
questo mi addolora. Boli mnie to. Giovani, chi sembra che si Młodzi. Sono andati in pensione a 23, 24, 25 anni. Którzy wydaje się, że mają jeszcze 25-30 lat emerytury. Mi preoccupa vedere giovani che hanno gettato la spugna prima di iniziare la partita. Martwi mnie, gdy widzę ludzi młodych, którzy rzucili ręcznik przed rozpoczęciem walki. Che si sono arresi senza aver cominciato a którzy się poddali, nie rozpoczynając nawet gry, którzy idą ze smutną twarzą, jak gdyby ich życie nie miało żadnej wartości. Come se la loro vita non avesse valore. Są to ludzie młodzi, zasadniczo znudzeni. Sono giovani essenzialmente annoiati e noiosi, che annoiano gli altri. Którzy też nudzą innych. È difficile. To trudne. E nello stesso tempo ci interpella. A zarazem jest dla nas wyzwaniem. Chi lasciano la vita. Kiedy ludzie młodzi porzucają swoje życie w poszukiwaniu oszołomienia, czy też owego wrażenia, że żyją, chodząc na mroczne drogi, które w końcu zmuszają do zapłaty. I to do zapłacenia wysokiej ceny. Zastanawiające jest, gdy widzisz młodych, którzy tracą piękna do swojego życia i swoje siły, che perdono gli anni belli della loro vita e le loro energie correndo dietro a venditori. Na uganianiu się za sprzedawcami fałszywych iluzji. Ce ne sono, venditori de false illusioni. Nella mia terra, sprzedają fałszywe iluzje. Diremmo, w mojej ojczyźnie powiedzielibyśmy sprzedawców dymu, którzy okradają was z tego, co w was najlepsze. Jestem przekonany, że pośród was nie ma takich. Ale na świecie jest wielu takich młodych. Gettano la spugna prima della partita. Ci sono giovani, którzy się poddali, nie rozpoczynając nawet gry. Entrano nella vertigine con le false illusioni e finiscono nel niente. Dlatego, drodzy przyjaciele, per questo, cari amici, ci siamo riuniti, zgromadziliśmy się, per aiutarci a vicenda, aby pomóc sobie nawzajem. Perché non vogliamo lasciarci rubare. Bo nie chcemy pozwolić, żeby okradziono nas z tego, co w nas najlepsze. Nie chcemy pozwolić, żeby nas ograbiono z energii, radości, marzeń, dając w zamian fałszywe złudzenia. Cari amici, drodzy przyjaciele, vi chiedo, pytam was. Volete per la vostra vita, czy chcecie dla waszego życia tego wyobcowującego oszołomienia, czy też chcecie poczuć moc, która sprawia, że czujecie się żywi i pełni? Vertigine alienante, wyobcowujące oszołomienie, czy moc łaski? Cosa volete? Vertigine alienante o forza di pienezza? Co wybieracie? Co chcecie? Cosa volete? Co chcecie? Wyobcowujące oszołomienie, czy moc łaski? Nie słychać dobrze. Per essere pieni, per avere una vita rinnovata, jest jedna odpowiedź, by być spełnionymi. C'è una risposta che non si vende, aby mieć odnowione siły. C'è una risposta che non si compra, czego się nie kupuje. Nie jest to rzecz, nie jest to jakiś przedmiot. È una persona. Ale żywa osoba. Si chiama Gesù Cristo. Która nazywa się Jezus Chrystus. Brawo.
Mi domando. Pytam was. Gesù Cristo, si può comprare? Czy Jezusa można kupić? Gesù Cristo, si vende nei negozi? Czy Jezusa sprzedają w szpitalu, w sklepie? È un regalo del Padre, il dono del nostro Padre. Jezus Chrystus jest darem od naszego Ojca. Jest darem dla wszystkich. Jest prezentem od Boga dla nas. Jezus Chrystus jest tym, który potrafi obdarzyć prawdziwą pasją życia. Jezus Chrystus jest tym, który nas prowadzi do tego, byśmy nie zadowalali się byle czym i dawali to, co w nas najlepsze. To Jezus Chrystus stawia nam wyzwania, zachęca nas, pomaga nam, by powstawać za każdym razem, kiedy uważamy siebie za przegrany. Ma padre, qualcuno può dire, ma è tanto difficile sognare alto, è tanto difficile salire, essere sempre in salita. Padre, io sono debole. Ojcze, io cado. Jestem chora. Upadam. Io mi sforzo, ma tante volte vengo giù. Wielokrotnie schodzę w dół. Gli alpini, quando salgono le montagne, kiedy alpiniści wchodzą na góry, cantano una canzone molto bella, śpiewają piękną piosenkę. Nell'arte di salire, quello importante, quello che importa, non è non cadere, ma non rimanere caduto. Se tu sei debole, jeśli jesteś słaby, se tu cadi, jeśli upadasz, guarda un pochettino in alto e c'è la mano tesa di Gesù. Popatrz, che ti dice, alzati, na innych. Popatrz vieni. Na Jezusa, który cię podniesie. E se lo faccio un'altra volta, anche. E se lo faccio un'altra volta, anche. Ma Pietro una volta gli ha domandato al Signore, ma Signore, quante volte? Ile razy słyszymy w Ewangelii, Panie Jezu, mam upadać? La mano di Gesù sempre è tesa per alzarci quando noi cadiamo. Jezus nas. Avete capito? Zawsze podniesie. Rozumiecie? Bez względu na to, ile razy upadniemy. Nel Vangelo. W Ewangelii słyszymy, że Jezus, idąc do Jerozolimy, zatrzymał się w domu. Domu Marty, Marii, Łazarza, który go ugościł. Przechodząc, wchodzi do ich domu, aby z nimi przebywać. Obie kobiety przyjmują tego, o którym wiedzą, że potrafi się wzruszyć. Le molte occupazioni wiele zajęć, ci fanno zajęć essere sprawia, Marta, że jesteśmy jak Marta. Sempre di corsa, aktywni, di qua, rozproszeni, di zawsze w biegu, tu i tam. Siamo anche come Maria, ale często jesteśmy też jak Maria. Davanti a un bel paesaggio, w obliczu pięknego krajobrazu, cellulare, ci fermiamo lub a filmiku, jaki posłał nam na komórkę przyjaciel. Zatrzymujemy się, by pomyśleć, by wsłuchać się. W tych dniach, światowych dniach młodzieży, Jezus chce wejść do naszego domu, twojego domu, mojego domu, do serca każdego z nas.
Gesù vuole entrare. Jezus chce wejść. Vedrà le nostre preoccupazioni. Zobaczyć nasze niepokoje. Il nostro andare di corsa. Nasze bieganie, come ha fatto con Marta, jak Marta. E aspetterà che lo ascoltiamo. I będzie czekał, aż wysłuchamy go jak Maria. Aż pośród wszystkiego, co trzeba wykonać, będziemy mieli odwagę, żeby się Jemu powierzyć. Będą to dni dla Jezusa, poświęcone na słuchanie się nawzajem, aby Go przyjąć w tych, z którymi dzielą dom, ulicę, grupę lub szkołę. A ten, kto przyjmuje Jezusa, uczy się kochać jak Jezus. Zatem pyta On, czy chcemy życia pełnego. Pytam Was, chcesz życia pełnego? Zacznij od tego, byś pozwolił się wzruszyć, ponieważ szczęście rodzi się i rozkwita w miłosierdziu. Ono jest Jego odpowiedzią, zaproszeniem, wezwaniem, Jego przygodą. Miłosierdzie. Miłosierdzie ma zawsze młode oblicze, podobnie jak oblicze Marii z Betanii, siedzącej u stóp Jezusa jako uczennica, która lubi Go słuchać, bo wie, że w tym jest pokój. Jak oblicze Maryi z Nazaretu, począwszy od jej tak, w przygodzie miłosierdzia, która będzie nazywana błogosławioną przez wszystkie pokolenia, nazywana przez nas wszystkich Matką Miłosierdzia. Zatem wszyscy prośmy teraz. Matko Miłosierdzia. Allora tutti insieme. Dlatego wszyscy razem prośmy teraz Pana, powtarzając w sercu: Signore, zaangażuj nas wszystkich w przygodę miłosierdzia. Zaangażuj nas w przygodę budowania mostów i burzenia murów, płotów i zasieków. Zaangażuj nas w przygodę spieszenia z pomocą ubogiemu, temu, kto czuje się samotny i opuszczony, kto już nie odnajduje sensu swego życia. Naucz nas, jak Marię z Betanii, słuchania tych, których nie rozumiemy, tych, którzy pochodzą z innych kultur, innych narodów, a także tych, których się boimy, sądząc, że mogą nam urządzić zło. All'ascolto di coloro che non comprendiamo, di quelle che vengono di altre culture, altri popoli, anche di quelli che temiamo perché crediamo che possano farci del male. Fa che volgiamo il nostro sguardo, abyśmy skierowali nasze spojrzenie, jak Maria z Nazaretu podczas nawiedzenia Elżbiety, naszym seniorom, ai nostri nonni, naszym kierunku naszych dziadków, aby nauczyć się ich mądrości. Ja Was pytam, czy rozmawiacie z Waszymi dziadkami? Różnie to bywa. Szukacie Waszych dziadków. Pytam Was, cose che commuoveranno il vostro cuore. Eccoci, Signore. Panie, oto jesteśmy. Mandaci, poślij nas, condividere il tuo amore, byśmy dzielili się Twoją miłością miłosierną.
Chcemy Ciebie przyjąć podczas tych Światowych Dni Młodzieży. Chcemy potwierdzić, że życie jest pełne wówczas, gdy je przeżywamy, wychodząc z miłosierdzia. Że to jest ta najlepsza cząstka, najsłodsza, cząstka, której nigdy nie będziemy pozbawieni. Amen. Amen. Słowa do zgromadzonej na błoniach młodzieży skierował papież Franciszek. Wiwatująca młodzież na błoniach krakowskich dziękuję Ojcu Świętemu za słowo, które do nich skierował. Ojciec Franciszek przegląda się młodym, uśmiecha ciepło. Pewnie zastanawia się, ile zapamiętali z jego nauki. Nie była krótka, dość treściwa. Tak, ale młodzi ludzie słuchali Ojca Świętego bardzo skupieni. Bardzo uważnie słuchali jego słów. A już za chwilę rozpocznie się modlitwa Ojcze Nasz, a następnie papież Franciszek udzieli błogosławieństwa i opuści błonie. Pan z Wami. Sit nomen Domini benedictum. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Tak oto kończy się ceremonia powitania papieża Franciszka na krakowskich błoniach. Młodzieżą z całego świata obecnych jest około 600 osób. 600 tysięcy osób. Oczywiście. To jest pierwsze spotkanie, oficjalne, duże spotkanie Ojca Świętego Franciszka z młodzieżą. Czekamy na spotkanie na Franciszkańskiej. Ojciec Święty dzisiaj także około 21:00 ma pojawić się w papieskim oknie. Będziemy dla Państwa także to spotkanie transmitować. Teraz pieśń na wyjście. Niemniej młodzież, która zgromadziła się i wierni krakowianie, turyści i pielgrzymi na krakowskich błoniach pozostaną tam. Jest estrada, jest chór i orkiestra. Pojawiać się będą kolejni wykonawcy. To miejsce będzie dziś wieczorem estradą Festiwalu Młodych. Jedną z wielu. Część z nich zapewne przemieści się potem na Franciszkańską pod okno.
jutro z uroczystości Światowych Dni Młodzieży. Specjalne studio Radia Plus. Jesteśmy na krakowskich Błoniach. Transmitujemy dla Państwa wydarzenia Światowych Dni Młodzieży. Za nami pierwsze duże spotkanie młodych z Ojcem Świętym, pełne radości, tańca, ale także skupienia i modlitwy. Ojcu Świętemu i młodym na Błoniach towarzyszy Michał Henkel. Halo, halo. Halo. To była naprawdę wyjątkowa podróż i wyjątkowy gest papieża Franciszka, zwłaszcza